Mamy daną funkcję f od x równa się e do x podzielone przez 2 dodać x do trzeciej. No i w tym filmie będę chciał znaleźć równanie stycznej do wykresu tej funkcji, przechodzącej przez punkt o współrzędnej x równej 1. No to zacznijmy od znalezienia drugiej współrzędnej tego punktu, tego punktu styczności. No to, żeby to zrobić, to musimy obliczyć wartość funkcji w jedynce, czyli wstawić jedynkę do tego wzoru. No to raz to zrobię, czyli mamy. E do pierwszej podzielone przez 2, dodać 1 do 3. 1 do 3 to jest 1, dodać 2 to jest 3, czyli to jest po prostu E dzielone przez 3. Czyli współrzędne tego punktu styczności to będzie 1 i E przez 3. To jest ten punkt, taki są jego współrzędne, przez który będzie przychodziła prosta styczna do wykresu, której równanie chcemy znaleźć. No, jak znaleźć równanie? Prostej stycznej do wykresu funkcji. No wiemy, że współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu funkcji to jest wartość pochodnej tej funkcji w tym punkcie. Czyli musimy obliczyć wartość pochodnej tej funkcji w jedynce. No a żeby to zrobić to musimy najpierw znaleźć ogólny wzór pochodnej, a następnie wstawić do niego argument x równy 1. No to obliczmy ogólny wzór na pochodną tej funkcji. Mamy tutaj iloraz dwóch funkcji, więc skorzystamy ze wzoru na pochodną ilorazu. To ja może tutaj na razie nie będę wykonywał różniczkowań, tylko napiszę po prostu, co wynika z zastosowania wzoru na pochodną ilorazu. Ten wzór mówi nam, że trzeba wziąć tak. Najpierw pochodną licznika, czyli pochodną tej pierwszej funkcji e do x, pomnożyć przez mianownik 2 dodać x do trzeciej, następnie odjąć od tego licznik czyli ta funkcja, co tu była w liczniku, pomnożony przez pochodną tej funkcji, która była w mianowniku, czyli pochodna funkcji 2 dodać x do trzeciej, no i całość podzielona przez mianownik do kwadratu, czyli przez kwadrat tej funkcji, która tutaj była w mianowniku. Tyle wiemy ze wzoru na pochodną ilorazu. Teraz musimy wykonać te różniczkowania, które tutaj napisałem. No to pochodna e do x to wiemy, że to jest po prostu e do x. To jest taka fajna funkcja, że ona jest równa swojej pochodnej. Razy, no to przepisuję bez zmian, tutaj się nic nie zmieni. Odjąć e do x razy pochodna takiej funkcji. Pochodna dwójki to jest 0, no bo pochodna funkcji stałej to jest 0. A pochodna funkcji x do trzeciej to będzie 3 razy x do kwadratu. Zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji potęgowej który mówi nam, że, to, że pochodna x do jakiegoś wykładnika, to jest ten wykładnik razy x do wykładnika o 1 mniejszego. Czyli będziemy mieli w liczniku taką funkcję, i całość musimy podzielić przez to, co było. Przepiszę bez zmian. No i już obliczyłem pochodną funkcji. No, można jeszcze ten wzór trochę uprościć, bo tutaj e do x możemy wyciągnąć przed nawias, to może ja to zrobię. Miał e do x, a w nawiasie będę miał 2 dodać x do trzeciej, to jest z tego pierwszego nawiasu odjąć 3x kwadrat. No a mianownik, jeszcze raz przepiszę bez zmian. Mógłbym to wymnożyć, ale nie ma takiej potrzeby, tak jest nawet krócej, mniej przepisywania. No bo interesuje nas wartość tej pochodnej tylko w jednym konkretnym punkcie. Mianowicie interesuje nas wartość dla x równego 1, no to wstawmy do tego wzoru x równe 1. Czyli będę miał e do pierwszej razy 2, 1 do trzeciej to jest 1, odjąć 3 razy 1, czyli odjąć 3, podzielone przez 2 dodać 1 do kwadratu. No to co tu widzimy? Widzimy, że w liczniku mamy e razy 2 dodać 1, czyli 3, odjąć 3, czyli 0. Mamy 0 w liczniku, w mianowniku mamy 3 do kwadratu, czyli 9, no więc wartość tej pochodnej to będzie 0, no bo wyszło nam 0 w liczniku. Czyli co z tego wynika? Wynika z tego, że współczynnik kierunkowy prostej, stycznej do wykresu w tym punkcie, jest równy 0, czyli ta prosta to będzie prosta pozioma. Może teraz napiszę ogólny wzór prostej, która jest wykresem funkcji, który ma taką postać. A razy x dodać b, gdzie a i b to są pewne stałe. No i właśnie obliczyliśmy, że w tym przypadku, który tutaj rozwiązujemy, ten współczynnik kierunkowy a, który jest równy pochodnej funkcji w tym punkcie, będzie po prostu równy 0. Czyli równanie naszej stycznej uprości się tylko do takiej postaci, że to będzie y równa się b, no bo ta część się wyzeruje. No i pozostaje jeszcze wyznaczenie wartości tej stałej. No, ale to bardzo łatwo wyznaczymy, dlatego że wiemy, że ta nasza prosta styczna do wykresu funkcji musi przechodzić przez ten punkt styczności. A ten punkt ma takie współrzędne 1 i e przez 3. Obliczyliśmy to na samym początku. Czyli, żeby ta prosta przechodziła przez ten punkt, to ta stała, która tutaj jest, ta stała b, musi być po prostu równa tej współrzędnej y tego punktu. Czyli ostatecznie możemy napisać, że Wzór stycznej do wykresu naszej funkcji przechodzącej przez ten punkt będzie miał taką postać. No i to jest rozwiązanie naszego zadania. Prosta styczna do wykresu funkcji tej danej, tutaj na samym początku, przechodząca przez punkt o wtorek x równy 1, ma takie równanie. Możemy teraz jeszcze na zakończenie sobie zilustrować to jakimś wykresem. Tutaj mam kalkulator, mój graficzny. Na którym mogę narysować wykres funkcji. No właśnie, no to mogę wpisać wzór tej naszej funkcji. No to nasza funkcja ma taki wzór, że to jest e do x podzielone przez 2 dodać x do potęgi trzeciej. Rysujemy. No i tak mniej więcej wygląda wykres tej funkcji. Tu są osie, tu jest oś Y, tu jest oś X. Tutaj ta funkcja jakoś dziwnie się zachowuje. Ma jakieś takie oscylacje, ale interesuje nas otoczenie jedynki. Właśnie. Tutaj mamy możliwość trace, czyli śledzenia wartości i argumentów funkcji. Widzimy, że jak ustawimy argument, czyli X na wartość równą 1, no to wartość Y jest wtedy 0,9% i tak dalej, no to się mniej więcej zgadza, dlatego że to ma być e przez 3, e to jest 2,71 i tak dalej, czyli jak podzielimy to przez 3, to będzie mniej więcej 0,9 to się zgadza, no i widzimy też, że w otoczeniu tego punktu ta funkcja tutaj się zmienia w ten sposób, że, że ten punkt to jest taki punkt maksymalny widzimy, że rzeczywiście jakbyśmy rysowali styczną do wykresu tej funkcji przechodzącą przez ten punkt, no to ona będzie pozioma Wygląda więc na to, że dobrze rozwiązaliśmy nasze zadanie. Przynajmniej tak sugeruje to ten wykres. Jest on zgodny z tym, co nam tutaj wyszło, że, że ta prosta styczna w tym punkcie do wykresu musi być pozioma.